Drodzy bracia i siostry, uczestnicy pielgrzymki, tak można nazwać tę duchową wędrówkę, pielgrzymki do katedry wrocławskiej, aby właśnie tu rozpocząć rok duszpasterski w ruchu rodzin nazareńskich. To rozpoczynanie roku w różnych częściach Polski ma swoją piękną tradycję. Myślę, że jest też ważną wskazówką dobrego, głębokiego zrozumienia, czym jest ruch. Ruch przecież musi być ruchliwy, musi być mobilny, musi pojawiać się w nowych miejscach, musi podejmować nowe wyzwania i myślę, że bardzo dobrym i czytelnym znakiem tej gotowości jest rozpoczynanie, inauguracja roku w różnych częściach Polski, tym razem z największą radością i satysfakcją widzimy, że ma to miejsce we Wrocławiu. Jako drogowskaz na cały duszpasterski rok otrzymaliśmy dzisiaj słowo. Słowo Boże. Tak, te fragmenty Pisma Świętego, które czyta się podczas liturgii, to nic innego jak z jednej strony drogowskaz pokazujący, którędy jako ruch należy iść, a z drugiej strony udzielenie mocy, abyśmy byli zdolni to wykonać. Bo Słowo Boże jest nie tylko jakąś instrukcją czy pouczeniem, jeszcze jest też strumieniem mocy, którą Pan wlewa z serca, aby za tym pouczeniem można było pójść, aby w kierunku wskazanym przez drogowskaz można było wędrować. Rozpoczęliśmy nasze nasłuchiwanie Bożego Słowa od słów świętego Pawła, który mówił: bracia, zachęcam was, ja więźni w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. To znaczące, że autor, święty Paweł, przedstawia się jako więzień. To jeden z tych listów więziennych, powstających więc, kiedy apostoł Paweł cierpiał karę pozbawienia wolności za Ewangelię, cierpienie za Ewangelię. To ważne, ponieważ przypomniał słuchaczom, czytelnikom listu, przypomniał także nam, że kto idzie za Panem Jezusem, może spodziewać się przeciwności, może spodziewać się prześladowań, odrzucenia. Pan Jezus powiedział przecież wyraźnie: jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Echo tego słowa znajdujemy w liście do Efezjan: bracia, zachęcam was, ja więzień w Panu. Idąc dalej, mówi apostoł: zachęcam, byście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Pewnie, że najbardziej fundamentalne, podstawowe powołanie jako chrześcijanie otrzymujemy przez chrzest zanurzający nas w śmierci Chrystusa, po to, byśmy wynurzyli się do nowego życia, ale są też przecież specjalne powołania, które Pan kieruje do człowieka i to powołanie, które tutaj wszystkich łączy, i kapłanów, prezbiterium, i świeccy, i osoby żyjące samotnie, i osoby żyjące w małżeństwie, i tych, którzy są już na emeryturze, i tych, którzy dopiero są w szkole podstawowej. Wszystkich obecnych tutaj łączy powołanie do życia duchem ruchu rodzin nazaretańskich. W ten sposób byście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą, kontynuuje apostoł, z całą cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem miłości. Miłość, jak widać, okazuje się wymagająca. Miłość, która może być tylko ulotną ideą i niesprawdzalnym ideałem, podlega weryfikacji, kiedy zaczynamy żyć we wspólnocie. To jeden z wielkich
chrześcijańskiej miłości. Dlaczego? Bo spotykamy się z braćmi i z siostrami. Bo uczymy się najpierw odkrywać słabości innych, a potem uczymy się odkrywać słabości nas samych. Odkrywamy grzeszną naturę bliźnich, co jest łatwiejsze. Odkrywamy też grzeszną naturę nas samych, co jest trudniejsze. I okazuje się, że przebywanie w miłości chrześcijańskiej, trwanie w miłości chrześcijańskiej wspólnie jest trudne. Ale właśnie dlatego przynosi owoc, bo owoc przynoszą realia życia, fakty życiowe, a nie ulotne idee, nie niesprawdzalne ideały, nie życiowe fakty. To właśnie ma na myśli apostoł, kiedy mówi, abyście postępowali w sposób godny powołania, znosząc siebie nawzajem w miłości. Bo znoszenie siebie nawzajem jest czymś trudnym, ale znoszenie siebie nawzajem jest także czymś rozwijającym. To jest uczenie się miłości. Wielu z nas przed przyjściem do katedry, kiedy zapisywaliście się tam przy ulicy Katedralnej 4 jako kolejne przybyłe grupy, wielu z was odwiedziło już Izbę Pamięci sługi Bożego księdza Aleksandra Zienkiewicza, chyba jeszcze nie był, bardzo zachęcam, by pójść w jakiejś wolnej chwili. Ksiądz Zienkiewicz miał swoje duszpasterskie hasło i brzmiało ono tak: miłości trzeba się uczyć. I tej miłości nie trzeba się uczyć. No, wystarczy bojać w obłokach, ale miłości życiowej, w faktach życia, we wspólnocie z braćmi i siostrami. Rok po roku, długo, wytrwale. Takiej miłości trzeba się uczyć i dlatego pisze apostoł, znosząc siebie nawzajem w miłości, usiłując zachować jedność ducha. Podrażenie usiłując, znosząc, sygnalizują wysiłek, sygnalizują to, co nazywamy tradycyjnie w chrześcijaństwie praca nad sobą. Praca, aby wady w nas słabły, a Boże obdarowania, aby się rozwijały. Pisze dalej apostoł, bo jedno jest ciało, jeden duch, zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje nasze powołanie. Nasze trwanie we wspólnocie ruchu rodzin nazarenańskich jest sposobem na trwanie w jedności z ciałem Kościoła. Kościół jest ciałem Chrystusa. I części ciała Chrystusa, jak pisze na innym miejscu święty Paweł, muszą być w nieustannym kontakcie, bo jesteśmy podobni do oczu, uszu, rąk, stóp, ust ciała Chrystusa i aby ciało funkcjonowało, części muszą być w bliskim i stałym kontakcie. Jedno jest ciało i jeden duch, tak jak jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Trwanie we wspólnocie, trwanie w miłości, to nie jest trwanie, które nie przynosi efektu, to jest trwanie, które przynosi zmiany. Człowiek się rozwija, walcząc z przeciwnościami, ze swoim grzechem, ze swoimi słabościami, to rozwija. To nazywa się świętego Pawła łaska. Każdemu z nas została dana łaska według wiary daru Chrystusowego. Czasem ktoś się pyta, dlaczego nie zajmuję takiej roli w ruchu, albo dlaczego nie mam takiej pozycji, albo dlaczego nie mam takiej funkcji. Przypomina nam więc apostoł w dzisiejszym słowie, że łaska jest dawana według miary daru Chrystusowego. To znaczy, że to miejsce, w którym jestem w życiu, w kościele, w rodzinie, w ruchu, to miejsce jest plane. Jest Bożym planem. A moim zadaniem jest podjąć to miejsce i żyć zgodnie z powołaniem, które otrzymam. Dalej święty Paweł apostoł w imieniu
kierunki, do których może nas zaprosić Pan Jezus, mówiąc, że On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami i pasterzami oraz nauczycielami. Idąc od końca tej listy posług w Kościele z tymi posługami, spotykamy się też w ruchu. Z łatwością dostrzeżemy, że w ruchu rodzin nazaretańskich bardzo ważną rolę pełnią pasterze, duszpasterze, kapłani. Oni są pasterzami i nauczycielami. Od początku bardzo ważną rolę pełnili, począwszy od założyciela księdza Tadeusza Tajczera, a kończąc na tych, którzy dzisiaj rolę pasterzy i nauczycieli w ruchu pełnią. Ale zauważmy, że to nie jedyne role, nie jedyne funkcje, które wymienia apostoł. Mówi na przykład, że Chrystus ustanowił innych ewangelistami. Kto to jest ewangelista? Ten, który skutecznie głosi Ewangelię, czyli dobrą nowinę innym. Skutecznie w jaki sposób? Czasem przez postawę. Skutecznie jak? Czasem przez słowo. Należy też mówić o Panu Jezusie. Należy też wypowiadać słowa dobrej nowiny. Pewnie, że one będą miały wiarygodność i skuteczność tylko wtedy, jak połączą się z odpowiednią postawą życiową, ale od razu widzimy, że w jakimś sensie powołanie do tego, by być ewangelistą, dotyczy każdego chrześcijanina, a więc i każdego członka ruchu. To, że Pan Jezus właściwie do każdego ucznia kieruje się z wezwaniem, gdy nadarzy się okazja, gdy przyjdzie sposobność, bądź ewangelistą, to jeszcze nie znaczy, że faktycznie wszyscy to robią. Ruch rodzin nazaretańskich ma więc też być szkołą ewangelizowania. Pamiętamy ten piękny podtytuł, który towarzyszył zeszytom ruchu rodzin nazaretańskich, tym zeszytom sprzed lat. Było tam dopisane, że to jest ku nowej ewangelizacji. Chyba nie chcemy, by ten podtytuł był tylko jakimś zwyczajowym dodatkiem. Nie. Chcemy, by był faktem życia. Ku nowej ewangelizacji. A nowa ewangelizacja polega na tym, że nie poprzestajemy na tym, co się stało przed wiekami, ale chcemy, by ewangelizowanie, czyli docieranie dobrej nowiny do nowych ludzi, trwało także dziś. Do nowych ludzi, do sąsiadki, która mieszka piętro wyżej, do koleżanki ze szkoły, z sąsiedniej klasy, do pani ze sklepu, do sąsiada, który naprawia na podwórku rower, żeby wyjść i dzielić się tym skarbem, który mamy, ustanowił innych ewangelistami. Ustanowił też, mówi święty Paweł, prorokami i apostołami. Pewnie rzadziej chodzi o jakichś wielkich proroków, jak siostra Faustyna, czy wielkich apostołów, jak święty Jan Paweł II. Częściej chodzi o prorokowanie w znaczeniu mówienia tego, czego Pan Bóg sobie życzy. Aby nasze słowa, nasza mowa były zgodne z wolą Bożą. To tak postępuje w jakimś sensie. Staje się prorokiem codzienności i apostołem codzienności. Widzimy, że miara daru Chrystusowego oznacza, że po to Pan Bóg powołał do ruchu, aby pracując nad sobą, osiągając zanurzenie w świętości udzielonej przez Chrystusa, być także pożytecznym dla bliźnich. Jako apostoł codzienności, prorok w każdej chwili życia, jako ewangelista w swoim środowisku i jako ten, który słucha pasterzy i nauczycieli Kościoła. Ruch rodzin nazaretańskich, jak każdy ruch w Kościele, niesie więc też wielki zamysł Boży. Jest jakiś wielki
plan Pana Jezusa w Duchu Świętym, który został objawiony na samym końcu dzisiejszego fragmentu z listu do Efezjan, że to wszystko dzieje się z następujących powodów. Najpierw dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi. Kiedy święty Paweł pisze o świętych, ma na myśli chrześcijan. Ja wiem, że patrząc na realia naszego życia, patrząc w lustro, częściej widzimy tam grzesznika i człowieka słabego niż świętego. I pewnie zwykle jest to prawda, ale jesteśmy powołani do świętości. To znaczy do wzrastania w świętości. Aby tych rzeczy grzesznych, tych rzeczy ułomnych, tych rzeczy niepotrzebnych ubywało. A tych, które są zgodne z wolą Bożą, tych, które są zgodne z wezwaniem Pana Jezusa, żeby ich przybywało. To właśnie znaczy dążenie do świętości, bo w tym sensie mówi nam apostoł, że świętych, czyli chrześcijan, chce Duch Święty przysposobić do wykonywania posługi. Co to za posługa? Budowanie ciała Chrystusa. Budowanie ciała Chrystusa. Widzimy, jak jest to różne od często dziś spotykanej postawy, kiedy ktoś patrzy na Kościół i widzi w nim jakąś obcą sobie organizację. A jeżeli obca mi organizacja, myśli sobie wtedy człowiek, no to mogę siąść na fotelu, mogę założyć ręce i mogę tę organizację krytykować. I na tym się wyczerpię. Moja postawa wobec Kościoła skrytykuje to, skrytykuje tamto i w ten sposób będę zadowolony, że osądziłem i oceniłem Kościół. A zobaczmy, że Słowo Boże zachęca nas do zupełnie innej postawy, celem budowania ciała Chrystusa. Kiedy słyszymy takie wyrażenie, od razu przypominamy sobie, że jesteśmy częściami tego ciała. Jesteśmy częściami ciała Chrystusa. Ktoś jest okiem, które dostrzega potrzeby bliźnich, ktoś jest uchem, które słyszy skargi sąsiadki, ktoś jest ręką, która jest wyciągnięta do skutecznej pomocy, ktoś jest stopami, aby móc pójść do potrzebujących. Najróżniejsze część ciała Chrystusa, a więc widzimy, że nie postawa zasiadania z założonymi rękami, ale powstanie i wyjście, aby widzieć, aby słyszeć, aby wyciągnąć pomocną dłoń, aby spieszyć do tych, którzy są daleko. Celem budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego. Tu dostrzegamy już cały program formacyjny w tym roku. Dostrzegamy i spotkanie listopadowe. Dostrzegamy i rekolekcje zimowe. Dostrzegamy już nasze około wielkanocne spotkanie. Dostrzegamy wszystkie spotkania w grupach. Cały program formacyjny. O, też jest po coś. Po to, by dochodzić do jedności wiary razem. Byśmy razem doszli do jedności wiary. Wielki dar wspólnoty, ruchu polega też na tym, że każdy z nas przeżywa w życiu duchowym taką sinusoidę. Raz zloty, kiedy czujemy się bardzo pobożni, uskrzydleni, czujemy się blisko Boga, to znowu sinusoidę opada. I czujemy się zniechęceni, zrezygnowani i nadzieja znika z naszego pola widzenia. Ale właśnie siebie mamy braci i siostry, którzy wtedy, kiedy szybujemy pod obłokami w łasce Bożej, mówią, pomóż mi. A wtedy, kiedy popadamy w jakąś rezygnację, duchową depresję, mówią, ja ci mogę pomóc. Mogę ci pomóc, jedni i drugi. Przejmianoście, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności i pełnego poznania Syna Bożego. Drodzy bracia i siostry, ten fragment z listu świętego Pawła
Mało tego, on już się zaczął stosować. Zaczął się stosować, minął gorący się rok duszpasterski przez fakt naszej modlitwy. Już zaczął się inaugurować, już zaczął się wprowadzać w życie przez to, że wyruszyliście z waszych miejsc zamieszkania, czasem bardzo odległy. Już zaczął się wprowadzać w życie przez to, że spotkaliśmy się w wnętrzu, już daje mi się przenikać w łasce Bożej przez adorację Najświętszego Sakramentu, przez mszę, mszą świętą. Już zaczął się wprowadzać w życie także przez to, że nasza katedra jest również sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w znanym i czczonym obrazie w dawie bocznej. Już to czynimy. Niech więc Pan Bóg dopomaga przez nadchodzące tygodnie, miesiące, całego roku, by to czynić dalej. By to czynić dalej. Po co? Aby mógł nas przysposobić Duch Święty do wykonywania posługi celem budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary, do pełnego poznania Syna Bożego, do miary wielkości.